przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to doskonała okazja do radosnego świętowania. Szkoła podstawowa w Zmiennicy jako jedyna w gminie Brzozów bierze udział w ogólnopolskim konkursie pod hasłem Do hymnu zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Dzieci a cappella zaśpiewały przed specjalnym jury hymn państwowy oraz dwie wybrane pieśni patriotyczne. Jak wiemy, rok 2018 jest rokiem setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W maju tego roku dowiedzieliśmy się o takim konkursie ogólnopolskim dla szkół podstawowych do hymnu, w którym powinno uczestniczyć 300 szkół. Postanowiliśmy się zgłosić. Po konsultacjach z panią Renatą, naszym muzykiem, postanowiliśmy zgłosić szkołę i w czerwcu dowiedzieliśmy się, że jako jedna z 300 szkół dostaliśmy się do tego konkursu. W czerwcu na próby raczej czasu nie było. Zaczęliśmy we wrześniu ćwiczyć, wybraliśmy pieśni i były próby. Bardzo się cieszę i jestem bardzo dumny z tego, jak moi uczniowie zaśpiewali, wykonali te utwory. Konkurs do hymnu organizowany jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach wieloletniego programu Niepodległa. Operatorem tego programu jest Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Jesteśmy dzisiaj w Zmiennicy, jednej z ponad 30 szkół w województwie podkarpackim. Jest nam szczególnie przyjemnie, ponieważ prawie 100% uczniów wzięło dzisiaj udział w tej prezentacji. Uczniowie wykonali 4 zwrotki naszego narodowego hymnu, wszystkie 4 zwrotki także roty oraz hymn Polonii, Marsz Polonia. Wykonali je w sposób bardzo dobry, prawidłowy, wszystko zgodnie z tekstem muzycznym i z tekstem słownym. Zostali znakomicie przygotowani przez swoją panią dyrygent i pozostałych nauczycieli w tej szkole. To naprawdę wyjątkowe móc uczestniczyć w takim konkursie, kiedy młodzi ludzie z zapałem, zaangażowaniem, ze świadomością słów, które wykonują, tak pięknie śpiewają, myślę, że najważniejsze dla każdej Polki, dla każdego Polaka pieśni. Chcielibyśmy, aby ten konkurs spowodował, że słowa tych hymnów zostaną na długo w pamięci każdej i każdego z nich, tego młodego Polaka. Dzięki temu być może przekażą też nasze najważniejsze patriotyczne uczucia także swoim dzieciom. Oczywiście podczas tej prezentacji zwracamy uwagę na ogólne wrażenie artystyczne, na sprawy związane z muzykalnością, z dynamiką wykonania, z dykcją, z poprawnym oddechem, frazowaniem. Wszystko to podlega naszej ocenie, bo to przecież konkurs, ale tak naprawdę ideą tego konkursu jest wychowanie młodego pokolenia w patriotycznych uczuciach i po to, żeby kiedyś w przyszłości byli pięknymi, mądrymi Polakami. Przygotowania do konkursu trwały kilka tygodni pod kierunkiem nauczyciela muzyki Renaty Drozdowskiej. 99 uczniów z dumą 9 października zaprezentowało efekt ciężkiej pracy. Dopełnieniem całości był występ młodzieży szkolnej w barwach biało-czerwonych. Chętnie brałem udział w przygotowaniach do tego konkursu, ponieważ Polska w tym roku obchodzi setną rocznicę odzyskania niepodległości. Cieszę się, że wziąłem udział w tym wydarzeniu. Konkurs do hymnu był dla mnie bardzo dużym przeżyciem. Myślę, że dla moich kolegów i koleżanek również. Wykonaliśmy 3 pieśni hymniczne, Mazurek Dąbrowskiego, Rotę oraz Marsz Polonię. Myślę, że najwięcej pracy włożyliśmy w pieśń hymniczną Marsz Polonia, ponieważ była najdłuższa, miała najwięcej zwrotek. Wydaje mi się, że wszystko dobrze nam poszło, wszystko się udało i wypadliśmy świetnie.
Teraz pozostaje czekać na wyniki komisji, które zostaną ogłoszone w listopadzie. Jednak śpiewająca młodzież szkolna już wygrała, udowadniając, że Zmiennica potrafi donośnie świętować tak podniosły i ważny dla naszej ojczyzny jubileusz.